nic nie wiem. Na razie nic nie wiem. Ten, między innymi ten, jak on się nazywa, który się te, jeden co prosiliśmy, kazaliśmy pisać to teraz. Nigdy nie płaci, mówi, że nie ma. Ja kiedy zrobiłem błąd, chciałem mu pomóc, mówię, ma 150 zł. Jak idiota się zachowa? Okej. Piotrze, zapraszamy. Dużo. Staszek rośnie ci, tysiąc osób było na żywo. Ja oczekuję, może byś ty wyszedł z pomienia. Ale tam. Piotr Gociek jest. Ale wiesz, no może taki szmer być przez jakiś czas. Zapraszam. Nie wiem, ale bo ja źle widzę. Piotrek już jest, a ja to... jesteśmy na żywo, jesteśmy już z autorem, Piotr Gociek, witamy. Dobry wieczór Państwu, halo, halo, czy mnie słychać? Józef, bardzo dobrze Was słychać, ja poszedłem po Piotra, a Piotrek przyszedł obok mnie. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Wystrychnąłem cię na orła. Kabaretu z tego nie będzie, alkanarzy nie jesteśmy pewni. Proszę o zajęcie miejsc i proszę o to, żeby dać autorowi opowiedzieć, jak on widzi to alfabet dla początkujących trzeciej RP. Początkujących takich, którzy jeszcze nie umieją. Czy można prosić o ciszę? O. To trzeba zamknąć okno, to się da zrobić. Aha, jesteśmy, dosyć świeżego powietrza. Jesteśmy czuli na potrzeby Roninów, ale pod jednym warunkiem, że Roninowie są czuli na potrzeby klubu. Jeżeli można zacząć, to książki są do nabycia u Staszka, a potem będą podpisy, a potem będzie jajeczko. Zapraszam Was. Dyskusja też będzie przedjajeczna. W zapowiedziach w mailu poszło, że być może będę tą rozmowę mógł prowadzić ja. W miejsce być może dajemy z pewnością i od GIS, jak gitara, jak to w Misiu było. Piotr Gociek też od GIS, od Gociek. Zaczniemy. To w takim razie, Piotrze, zasiądź proszę, może będzie wygodniej na siedząco. Zasiądź, a wszyscy zalisz, będziemy siedzieć. A ty, Azalisz, zasiądziesz również? Ale rzecz w tym, że skoro już jesteśmy przy ważnych polskich tekstach, to jest taki inny istotny tekst z Rejsu z kolei, że nie sposób być twórcą i tworzywem. Jak przeglądałem twój analfabet, to miałem wrażenie, że jesteś i twórcą, i tworzywem. Ba, państwo też tam się pojawiają, bo o klubie Ronina odpowiednie hasło jest. Więc zostałeś masonem. Tak, tak. No, wytłumacz się teraz państwo. To jest hasło, które zostało po państwo, niektórzy może państwo nie wiedzą, ale to kiedyś w tygodniku Przekrój się ukazał taki demaskatorski tekst o klubie Ronina. To były czasy, kiedy tygodnik Przekrój był wydawany przez Grzegorza Hajda-Bombera. I on nie siedzi. Polegało to na tym, że chwalił się autor owego tekstu, że bardzo długo szukał, aż znalazł takiego znajomego. Ten znajomy po cichu go wprowadził do klubu Ronina. To jeszcze było w czasach spotkań chyba przy Świętokrzyskiej w Bóg Cafe. No i on tam właśnie przebywał przez 2 godziny, patrzył na tych wszystkich ludzi. Później w tym reportażu napisał, kto tam przyszedł i o czym mniej więcej rozmawiał i mówił, że to taka jest właśnie taka prawicowa masoneria, która tam szykuje przewrót. I najzabawniejsze było właśnie ta atmosfera tej niesłychanej tajemnicy, jakiegoś wręcz sekciarstwa, jakiegoś niezwykłego osiągnięcia dziennikarstwa śledczego. Tymczasem wtedy redakcja Przekroju znajdowała się na drugim piętrze, jeśli dobrze pamiętam, budynku Rzeczpospolitej.
Koło Hajda Bombera. Piętro wyżej znajdowała się redakcja Rzeczpospolitej, w której myśmy jeszcze pracowali, a tak się składało, że połowa tej redakcji to byli członkowie klubu Ronina. W związku z tym, jeżeli kolega z przekroju z drugiego piętra chciał się czegoś dowiedzieć o klubie Ronina albo dotknąć jakiegoś członka klubu Ronina i porozmawiać z nim, to mógł wejść po prostu piętro wyżej i zagadnąć. Nie musiał w tym celu szukać na mieście kogoś, kto go wprowadzi w jakiś tajemniczy sposób do tej prawicowej masonerii, więc śmiechu było co niemiara. Natomiast tak na serio, mówiąc o klubie Ronina, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, to może dyskusję możemy zacząć teraz, a możemy podyskutować chwilę później. Na temat jednak tego, czym klub był kiedyś, a czym klub był teraz. I nie mam tutaj na myśli zarzutów o to, że spotkania stały się zbyt jednostronne, jak dla niektórych, jeśli chodzi o dyskusje polityczne. Ja mam na myśli coś innego. Jednak trochę inaczej dyskutuje się o polityce i o kulisach tego, co się dzieje, kiedy są to spotkania zamknięte. Wtedy tacy goście, ja wspominam tych gości zresztą w tym haśle, tacy na przykład jak Artur Balasz czy Bogdan Święczkowski, mogą powiedzieć naprawdę dużo rzeczy w zaufanym gronie, ciekawych, które niekoniecznie mogą powtórzyć całkowicie publicznie, więc myślę, że trochę mi żal atmosfery tamtych, no nie że tajnych kompletów, tylko tego, że był to taki elitarny klub dyskusyjny, w którym można było niesłychanie pogłębić swoją wiedzę na rozmaite tematy. W tej chwili to się troszkę zmieniło. Od czasu, kiedy spotkania są powszechnie dostępne i transmitowane w internecie. Ale to jest też to odwieczne pytanie. No, zawsze tak jest, że w którymś momencie ludzie, którzy przyglądają się czemuś, zaczynają też próbować wpływać na to i zamieniają się właśnie z tworzywa w twórców. I odnoszę wrażenie, że taka chyba droga klubu Ronina być musiała, a myślę, że rzeczy, które się tutaj działy, słowa, które czasem padały na tej sali z ust znanych polityków, znanych nie tylko państwu, no w jakiś sposób na to, jak Polska się zmieniała, zaważyły w ostatnich latach, więc pewnie było warto. Dość przypomnieć w kwoli przypisu, że Joanna Lichocka kiedyś wyciągnęła z tego spotkania w klubie Ronina porażającą dla niej, naszego wtedy redakcyjna koleżanka, opowieść o tym, jak wyglądało przejmowanie władzy przez Bronisława Komorowskiego. Opowiadał minister w kancelarii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Andrzej Duda, postanowiła zrobić z tego film i tak się to dla nich zaczęło. No, ja niedawno przypominałem w jednym z odcinków Analfabetu III RP na antenie Telewizji Republika w haśle o wyborach samorządowych. Przypominałem to spotkanie, które tu się działo, tu miało miejsce w tej większej sali, kiedy była mowa o fałszowaniu, o dziwnych wynikach wyborów samorządowych jeszcze w roku 2010 i wynikach eurowyborów. I to było wszystko dyskutowane kiedy? Proszę sobie wrócić do tego nagrania, ono wisi sobie cały czas na YouTubie. To była dyskusja, która miała miejsce latem roku 2014, ładnych parę miesięcy przed tym, co się wydarzyło, jak dziwne te wybory do dzisiaj w dużym stopniu niewyjaśnione miały przebieg. Wszystkie te kwestie, które były potem sporne, obracane na rozmaite sposoby podczas dyskusji na temat, co się właściwie stało w listopadzie 2014 roku, to tu w klubie Ronina były już wtedy omawiane. I były i diagramy, i były mapki, i była naukowa analiza tego wszystkiego. Skoro już mówimy o kluczu do analfabetu, który jest ułożony, jak państwo wiecie, alfabetycznie, to zastanawiam się nad tym elementem poetyckim, bo ty zauważasz, że siłą klubu Ronina było tak, że to zawsze, że to był taki salon kultury niezależnej, zupełnie niereglamentowanej przez siły reżimu. I to podkreślasz, widzę, z wielką entuzjazmem, ale zastanawiałem się nad tą drugą stroną. Teraz też niereglamentowanej przez siły reżimu, bo mimo że staramy się od lat o to, żeby jakiś benefis klubu Ronina był w telewizji Jacka Kurskiego, to nie ma. Prowokator się z ciebie odezwał, ale ja chcę ci powiedzieć, że myślę, że problemem jest nie tam telewizja, tylko w ogóle kto ma w Polsce kulturę, a kto ma w Polsce Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk pod zmienionymi nazwami przy różnych adresach warszawskich ulic.
Ale uderzyło mnie coś innego, co bardzo chciałbym Państwu ratować, że tutaj ten element kulturalny u Piotra Goćka jest bardzo wyraźny. Jest także poezja i warto sięgnąć po tą książkę, by zapoznać się z wierszami, których ja szczerze nie znałem, a były wtedy chyba mówiące wiele o autorach. Ale są trzy artystyczne rozdziały i bardzo jestem, a dwa poetyckie z tych trzech artystycznych. Bardzo jestem ciekaw, którego z bohaterów wybrałeś na początek. Stół wielki, dostojny kielichy i srebra. Zapach świec woskowych, high life i celebra. Przy stole przezacne towarzystwo siedzi, lecz jakieś zgaszone, czymś widać się biedzi. Coś ich wszystkich dręczy, bo głosy ściszają. Co będzie jedzone? Przez stół się pytają. No, czyli jednak zacząłeś od rozdziału poetyckie dzieła zebrane Bronisława Komorowskiego. Rzeczywiście ja jestem apologetą, propagatorem twórczości tego wybitnego poety i zajmuję się jej fenomenem od wielu lat. Muszę Państwu powiedzieć, że dotarcie do źródeł niektórych tych utworów było bardzo trudne. No właśnie, ponieważ, o to cię chciałem zapytać. One były bardzo często, no jak to z ulotną poezją bywa, były często recytowane tylko podczas na przykład audycji radiowej w Trójce albo podczas Hubertusa gdzieś w Trójce, to był monopol z tego czasu. Tak. W tym kole myśliwskim, gdzie świętował Bronisław Komorowski. Inne na jakichś mało znanych mityngach wyborczych, gdzieś w jakimś zagubionym sołectwie. I to była benedyktyńska robota, ponieważ nigdzie w opisie tych filmików, które gdzieś można w internecie znaleźć, to nie ma informacji o tym, że tutaj Bronisław Komorowski wygłosił coś, tylko jest informacja tam, że mieszkańcy gminy jakiejś tam spotykali się z kandydatem na prezydenta albo z prezydentem. No i pamiętam, że mocno sobie zlasowałem wtedy rzeczywiście głowę, przesłuchując jakieś niesamowite liczby godzin tych nagrań, ale było warto, bo okazywało się, że w ogóle, bo też część tutaj tych utworów no, nie weszła do książki, gdyż uznałem, że nie poszerzają naszej planujesz wiedzy. Planujesz antologię. Nie, poza tym nie poszerzają naszej wiedzy na temat autora, tak? Pewne chwyty retoryczne już zostały tutaj w innych przykładach pokazane, ale przy każdej okazji, to znaczy tak, z uczniami szkoły morskiej, prawda, gdzieś tam, o, jest okazja, żeby rzucić jakiś dowcipny, akurat nie o wielorybach, nie, akurat nie żeby rzucić jakiś dowcipny wierszyk tam właśnie o morskich żyjątkach. Gdzieś spotkanie z aktywem żeńskim w Łodzi, prawda, to akurat był sławny ten jego wierszyk o tym, że jak tam tyle pań widzi, to coś innego w ogóle mu w głowie i tak, no takie, wiecie, takie delikatne, wyborcze właśnie ważne opowieści. Natomiast bez wątpienia jest bardzo wiele materiałów, do którego ja jeszcze nie dotarłem i trudno jest mi dotrzeć, ponieważ z tego co wiem, to na wszystkich możliwych Hubertusach i Hubertaliach i jakichś tam innych, to jednak takim stałym elementem było to, że Wojski odkładał róg centkowany gięty, a wyciągał notatnik i zaczynał z tego notatnika jechać i to były takie utwory, które właśnie tam miały po 40 zwrotek. Więc odnoszę wrażenie, że dogłębna analiza fenomenu poezji Bronisława Komorowskiego cały czas jeszcze jest przed nami. Cieszę się, że jestem pionierem tutaj. Miałem dwa wrażenia, przeczytawszy ten cały tekst. Chciałem Państwa uroczyć całością, ale Piotr Gociek wyraźnie nie chciał. Nie, proszę nie, proszę nie. Ale jest to bardzo rzeczywiście porażający list. Tekst napisany 16 stycznia, czy opublikowany 16 stycznia 2010 z takimi wyimkami. Powiem więcej, kaczki albo dla promocji z dwóch kaczków flaczki, albo że dadzą każdemu... Tutaj jest organ męski i bardzo się bardzo cieszę. No bo jak każdy wielki artysta, także i Bronisław Komorowski, starał się przedstawiać świat wielowymiarowo w swoich utworach. Nie uciekał od kwestii politycznych i społecznych. Poruszał wątki obyczajowe, czasem bardzo śmiałe. Niektórzy mówią rubaszne nawet, prawda? Nie, to jednak, no. Takiego Bronisława Komorowskiego nawet znaliśmy, ale Bronisława Komorowskiego, który świetnie czuł się w towarzystwie Janusza Palikota, który brał go i sam podkreślał to publicznie we wrześniu 2010, że jest jego przyjacielem i pierwszym doradcą, to do szerokiego spektrum świadomości społecznej się nie przebiło. Jednak to był taki poczciwy
Gajowy z wąsami, no, staraliśmy nie człowiek. Się, staraliśmy się, żeby się przebiło. Przypomnę, że to w Rzeczpospolitej ukazał się słynny tekst Noc Myśliwego o pasji myśliwskiej Bronisława Komorowskiego. Było to jeszcze przed wyborami i wtedy świetną robotę śledczą wykonali Czarek Gmys, Józek Matusz i Iza Kacprzak, którzy byli dziennikarzami, którzy jako pierwsi odkryli, że zniknęły w tajemniczych okolicznościach przed kampanią wyborczą zdjęcia, które wcześniej po leśniczówkach wisiały w kołach łowieckich Bronisława Komorowskiego. Szła taka fala, wiatr zwiał wszystko. No. Przychodzili przyjaciele, przyjaciół, smutni panowie i pilnowali, żeby żadne zdjęcia, żadne takie dowody się nie znalazły. Były takie szacunki wtedy robione, że to jest gra o milion, być może więcej głosów. Wypłynięcie zdjęć, na których można byłoby zobaczyć Bronisława Komorowskiego nad jakąś okrwawioną, własnoręcznie ustrzeloną łanią. Co ciekawe, bardzo szybko nerwy Komorowskiemu zaczęły, znaczy właśnie nie tyle puszczać, co poczuł się bardzo bezpieczny i uspokojony, bo on potem już, jak został wybrany na prezydenta, to nie tylko opowiadał o tym, że odwiesił na kołek i że teraz fotograficzne łowy, ale potem bardzo szybko zaczął też puszczać farbę, używając myśliwskiego sformułowania, aż wreszcie, jak może państwo pamiętacie, też w tygodniku Do Rzeczy Czarek Gmys opublikował zdjęcia z ubitą zwierzyną Bronisława Komorowskiego i tekst, w którym opowiadał dokładnie, gdzie on poluje, kto mu organizuje te polowania. Też bardzo ciekawa wtedy miała miejsce polemika z ośrodkiem prezydenckim. Mój ulubiony typ sprostowania, bo na drugi dzień włączyłem sobie rano portale i chyba na dwóch czołowych był na jedynce tytuł Kancelaria Prezydenta prostuje kłamstwa Gmyza, czy coś takiego. No i pomyślałem sobie, kurczę, jakie to kontrargumenty znaleźli, gdzie nas tam przygwoździli. Jak się wchodziło do tekstu, to pani, której nazwiska już nie pomnę, pani Joanna, chyba dwojga nazwisk, chyba tak rzeczniczka prezydenta Komorowskiego, nieważne. W historii się ta pani na pewno nie zapisała. Podobnie jak prezydent. I tam jest komunikat pani rzecznik, który brzmi mniej więcej tak. Kancelaria prezydenta nie będzie komentować doniesień Cezarego Gmyza. No oczywiście jest to miażdżące dementi. Przypomnę państwu, że to jest dementi bardzo podobne do tego, jak CDU dementowała kiedyś informację o tym, jakoby pieniądze były przekazywane na kampanię wyborczą Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Pojawiły się takie zarzuty w książce Pawła Piskorskiego. Który coś o KLD wiedział. I też było bardzo ciekawe dementi, bo w którymś momencie rzeczywiście rzecznik CDU został wprost zapytany o to, co może na ten temat powiedzieć, a on odparł, że dokumenty z tamtego okresu się nie zachowały. Mógł powiedzieć, że były brakowane. I to też było sprzedawane właśnie w mediach jako informacja, że tam rzecznik CDU dementuje. No więc to takie właśnie dementi. Ale powiedzmy też szczerze, że skoro mamy tutaj jednego bohatera poetyckiego trudu, Bronisława Komorowskiego, mamy też i drugiego bohatera poetyckiego trudu, bo zająłem się także twórczością dobrze państwu znanego wieszcza polskiego, profesora Mariusza Oriona Jędryska, który, jak wiadomo, jest autorem bardzo dobrze znanym w wąskich kręgach, szczególnie, że drukowane przez siebie i pisane zbiory utworów poetyckich rozkłada po różnych redakcjach. Ale on ci dementi wysłał. Po to, żeby można było je znaleźć. On mi wysłał dementi do rubryki Dwaj Panowie G, ale tam chodziło o literówkę w nazwisku. Natomiast jeśli chodzi o sztukę poetycką, to też jestem tutaj pionierem, ponieważ no nie mam wszystkich, ale prawie wszystkie dzieła zebrane Mariusza Oriona Jędryska. I muszę powiedzieć, że i jedno i drugie hasło, mili państwo, to jednak ku przestrodze zostało napisane. Ku przestrodze. No hasło o poezji Mariusza Oriona Jędryska, podobnie jak poezji Bronisława Komorowskiego. Tak, usłyszałem wspaniałą historię od jednego z czytelników Wielkiej Brytanii, który przeczytał właśnie to hasło z wierszami pana profesora i mówi tak, wie pan co? Kiedyś to było tak, przyjechał, a to jeszcze było za rządów Platformy Obywatelskiej, przyjechał profesor Mariusz do nas na spotkanie do Londynu. Przez godzinę opowiadał o geopolityce, gazie łupkowym, tam bezpieczeństwie energetycznym. Było to coś niesamowitego. Wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi, że po naszej stronie są tak wykształceni ludzie, którzy tak znakomicie potrafią sprzedawać swój punkt widzenia. Wszystko rozumieją, wszystko potrafią wytłumaczyć. Są bardzo wpływowi, bardzo inteligentni. Idę, a mówię, a po
godzinie pan profesor wyjął swój tomik i zaczął czytać te wierszyki. I w tym momencie sprawa się rypła. I ci sami, którzy jeszcze 15 minut wcześniej byli gotowi go tam nieść w górę i wołać do parlamentu brytyjskiego Jędryska, zaczęli gdzieś zastanawiać się właśnie, jakby tu po angielsku, to było łatwo, bo w Londynie można opuścić opowiadasz to po to, żebyśmy skończyli odpowiednio wcześnie i nie szli do tej drugiej części. Czy obawiasz się, że policja energetyczna przyjdzie tutaj natychmiast? Nie. Ja się obawiam, że policja przyjdzie, bo to takie antyrządowe hasła strażnicy Szyszki, na ministrów. Strażnicy byłego ministra Szyszko, tak, na żądanie głównego geologa kraju, pojawią się natychmiast w naszej sali. Nie rzucaj takich rzeczy na wiatr, bo jeszcze się uderzą, ale tak zupełnie serio to mówię, że czytam i boję się o ciebie. Byłeś moim szefem w Rzeczpospolitej w dziale krajowym, potem w Radio Wnet. Zresztą bardzo precyzyjnym jak zegarek, mechanicznie dobrze dbającym o to. Pamiętam także, jak jeszcze jako zwykły czytelnik czytałem twój genialny tekst poruszający po tym, jak katastrofa smoleńska miała miejsce i o tym, jak człowiek zupełnie inaczej wtedy pracował. On bardzo mocno zapadał w pamięć o tym, jak człowiek odbiera telefony, nie wie, że istnieje. Polecam Państwu ten tekst, nie potrafię go dobrze opowiedzieć, ale siedzi gdzieś w moim sercu odszukania w Rzeczpospolitej, chyba że Hajdarowicz go skasował z internetowego archiwum. Ale przez tyle lat pracując wspólnie, dopiero czekałem na analfabet, znając się jakoś lubiąc, kiedy się okazuje, że ty jesteś twórcą i tworzyłem w innym tego znaczeniu, że tutaj się mocno odsłaniasz w tej książce, że wiele tego osobistego Goćka jest, ale hasła Gociek mi zabrakło. Aż teraz dołożyłeś do pieca. Znaczy, taka praca. Autobiografię to ja może napiszę wtedy, jak już nie będę w stanie utrzymać długopisu w ręku, nie będę nic widział i tylko będę sobie wyobrażał, że te panie, które wokół mnie chodzą i rurkę mi tutaj wkładają, wiesz, do ust, one są bardzo atrakcyjne. Przepraszam za ten seksistowski tekst, ale jak człowiek już może sobie tylko wyobrażać, to wtedy tak, to mi zostanie. I ja wtedy może ewentualnie, wiesz, taką maszynką jak Stephen Hawking albo Wieniczka i Rofieje pod koniec życia będę wtedy ewentualnie coś mógł podyktować. Ja nie sądzę, żebym miał jakieś specjalnie wyjątkowo ciekawe i pełne dziwnych przygód życie. Natomiast jest to życie, w którym nieustannie spotykam ciekawych ludzi. Albo jestem świadkiem rozmaitych ciekawych wydarzeń i to jest super, super fajne. Ja jestem mniej ważny o wiele od tego, co ja jako obserwator czy analityk mogę podejrzeć. Kiedyś sobie na przykład uświadomiłem, że zupełnie przez przypadek w telewizji Republika byłem tym, który zawsze wszystko robił jako pierwszy, tak? Pierwszy prowadziłem pierwszy program. Jak wchodziliśmy na satelitę, to ja pierwszy byłem. Jak zrobiliśmy pierwsze studio na żywo 10 kwietnia, to ja jako pierwszy prowadziłem. Prąd nam wyłączyli. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że jak jeszcze żeśmy kiedyś rozmawiali z Bronkiem Wilsteinem i on kaptował ekipę do telewizji, no to się mnie zapytał, czy bym chciał najpierw, no to powiedziałem, że bym chciał, ale pod warunkiem, że będę pracował na rano, bo ja bardzo lubię pracować na rano i w ogóle w życiu zwykle prowadziłem w radiu poranki. Lubię rano wstawać, potem mam więcej dnia jeszcze dla siebie na inne zajęcia. Mówił, no dobra, no to się tak umówimy. No i przez tą moją decyzję potem się okazywało, że za każdym razem, jak coś startowało na nowo, no to właśnie o 6 rano, a ja byłem tym pierwszym, który musiał się z tym zmierzyć i w ten sposób zupełnie niechcący, w jakiś tam sposób, może nie w historii przez duże H, ale takie mniejsze, się udało mi zapisać. I bardzo często tak było. Przecież kiedy myśmy w redakcji Rzeczpospolitej zasuwali nad przygotowaniem na następny dzień czołówki o aferze podsłuchowej, to nikt z nas nie miał świadomości tego, że robimy coś bardzo ważnego, tak? Coś, co może odmienić w jakiś sposób historię Polski, a w każdym razie coś, co bardzo wiele może nauczyć Polaków o tym, jak polityka jest robiona przez niektórych polityków i co z tego wyjdzie. Bohaterowie tamtych wydarzeń też nie mieli tego świadomości. Mi się wydawało, że to jest taki wieczór jak co wieczór. Pamiętam wtedy na przykład taką zabawną sytuację. Chyba Jarek Stróżyk, dziennikarz wtedy działu krajowego, zadzwonił po komentarz do Zbigniewa Chlebowskiego. I to jest chyba jedyny wywiad,
krótki zresztą, jakiego Chlebowski udzielił na temat afery taśmowej, który był jeszcze szczery. To znaczy on po prostu odpowiadał mniej więcej tak, jak pamięta, nie unikał odpowiedzi. Wszystko, co było potem, każde następne wystąpienie... O, przepraszam, pocił się jeszcze zupełnie szczerze. Nie, ale to mówimy już o troszeczkę innym rodzaju stresu. To później to już wszystko było wygładzone przez PR-owców Platformy. Już mu tam doradcy powiedzieli, co ma mówić, kiedy mówić, że nie pamięta i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wieczorem, jak Jarek do niego zadzwonił, to on po prostu był tą informacją zaskoczony i w tej sytuacji szczerze odpowiadał. Bardzo podobna sytuacja przydarzyła się później. Też to są takie flesze, takie błyski, które gdzieś potem znikają, ale warto o nich pamiętać. Takich błysków jest wiele, niektóre przemieniają się w ogniska, niektóre zostają tylko takim błyśnięciem iskierki. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł też w dziale krajowym Karol Manys, z kolei później rzecznik w Ministerstwie Cyfryzacji Anny Stryżyńskiej, który do mnie mówi tak, a to była akurat sprawa, jak wtedy wybuchła kwestia, że Czempiński się pochwalił tym, jak to zakładali Platformę Obywatelską. I Karol, jak to dziennikarz, miał bardzo naturalny odruch, to znaczy jak o tym gdzieś usłyszał w telewizji, czy przeczytał w internecie, nie pamiętam, no to zadzwonił do Czempińskiego, nie pytając nikogo o to, czy może albo czy powinien, ponieważ parę razy wcześniej z nim tam rozmawiał, no i paręnaście minut z nim konferował. No i przychodzi do mnie za chwilę i mówi, ty słuchaj, no Czempiński wszystko potwierdza, jeszcze mi tam mówił to, jeszcze mi tam mówił tamto. Ja mówię, słuchaj, no to zaraz to robimy tu miejsce w gazecie, akurat już było tam parę minut po chyba popołudniowym planowaniu, to wracaj do telefonu, nagrywaj go i po prostu zaraz wywalamy z tego jakąś dużą historię. No już Czempiński nie odebrał od niego telefonu. Ani tego dnia, ani trzy dni później, ani dwa tygodnie później, prawda? Więc no, zdarzają się gdzieś czasem jakieś takie błędy w Matrixie, prawda? I niektóre się udaje wykorzystać, niektórych się wykorzystać nie udaje, ale to też dużo zależy od dobrej woli drugiej strony. Ja byłem bardzo zawiedziony, jeżeli mówimy o takich rzeczach, kiedy nie tylko chodzi o zwykły błąd w Matrixie, ale też o to, że ludzie mają okazję, żeby się zachować porządnie, a tego nie robią. Pamiętam, jak była taka rzeka pomyj wylewana na lotników z 36 pułku. Nawet w jakimś tekście chyba na blogu wzywałem, mówiłem, panowie, zwracałem się do nich, do ich kolegów z innych jednostek. Możecie to zrobić na ofie, możecie to zrobić nie pod swoim nazwiskiem, ale powinniście coś powiedzieć, bo jeżeli milczycie, to wstawiacie w jak najgorszym świetle siebie i jednocześnie nie przeciwstawiacie się tym, którzy w jak najgorszym świetle przeciwstawiają waszych kolegów. A ja przypomnę, że latało wtedy też w powietrzu bardzo dużo innych ciekawych historii. Tutaj to jest oczywiście temat na zupełnie inną opowieść. Jak wygląda w Polsce dziennikarstwo śledcze, ile to afer udało się wyciągnąć, a których się nie udało, bo nie było komu sprawdzić, albo się komuś nie chciało, albo się ktoś bał. Informacje o tym, ja nigdy nie słyszałem oficjalnego dementi Radosława Sikorskiego, jak to Radosław Sikorski wykorzystywał samoloty wojskowe jako swoją prywatną taksówkę, jako minister spraw zagranicznych, ponieważ żył sobie żyje w dworku w Chobielinie. I to było tak, że nie chciało mu się jechać do Bydgoszczy i potem do Warszawy, a potem z tej Warszawy lecieć na spotkanie gdzieś do Brukseli. W związku z tym miał, mówię, bo nikt tego nie zweryfikował. Tekstu śledczego na ten temat nie czytałem. Mówię o informacjach, które do mnie dotarły i podkreślam, że są one niezweryfikowane. Więc mówiło się, czy krążyła informacja, że miał kolega Sikorski Radosław wzywać sobie taki wojskowy samolot, który przylatywał z Warszawy do Bydgoszczy, lądował tam, zabierał go i stamtąd leciał do Brukseli. Mówiło się także o tym, nie wiem na ile są potwierdzone te informacje, że niektóre z tych lotów miały miejsce poza oficjalnymi godzinami funkcjonowania lotniska. Uważam, że to jest arcyciekawy temat dla każdego rasowego dziennikarza, no ale tak się jakoś wtedy złożyło, że nikt tym tropem nie poszedł, a no myśmy wówczas w Rzeczpospolitej też swoich rzeczy na głowie i rozmaitych opowieści i afer do wyjaśnienia mieli sporo. Ale to nie jest super poważna książka. Powiedz, ona jest też trochę śmieszna czasami, mam nadzieję. On...
Tak? Myślisz, że nasza rzeczywistość jest śmieszna? No, nie, bo państwo widzieli, i coraz teraz bardziej nas otacza. To na pewno, coraz bliżej. Bo państwo widzieli przez moment ten błysk w oku, gdy Piotr Gociek mówił o błysku, o takich sygnałach. Ja się boję o Piotra, jak czytam, co on czyta, jaką poezję eksprezydenta miłościwie nam już nie panującego. Zaczynam się martwić o niego, ale to jest właśnie Gociekowa zdolność do wychwycenia takich rzeczy i pokazania. No bo jeżeli ktoś się tak emocjonuje organem męskim, tudzież widokiem dwóch kaczek i poważa posła Palikota, to bardzo wiele o nim mówi. I takich sytuacji, w których o III Rzeczpospolitej mówi bardzo wiele, Piotr Gociek wyłapuje i ma do tego jakąś niesłychaną predylekcję do pamiętania takich szczegółów i do tego ukazywania w tych krótkich notkach. Dawało mi się dziwne, że brakuje tam właśnie brakowania. Takie pojęcie, które dość mocno ufundowało III Rzeczpospolitą, czyli brakowania akt w Młynie w Konstancinie, które się działo już w III RP, a nie dopiero później. Powiedz mi proszę, bo ale o innym brakowaniu napisałem. Tak, ale czy ten brak oznacza, że będziesz go uzupełniał w kolejnych wydaniach analfabetu? Nie, no, czy, bo tutaj za analfabetem państwo tego nie widzą, ale Piotr Gociek przygotował sobie inną pozycję i chce wyciągnąć kretę. Tak. A to już jak opowiadał o tych pielęgniarkach, to już myślałem, że to na krecie będziesz zdążył. Nie, bo państwo, nawet niektórzy z państwa przegapili fakt, że ja w maju jeszcze ubiegłego roku zdążyłem inną książkę zupełnie niepolityczną napisać. Kreta subiektywnie, taki nosi tytuł. Owoc 15 lat moich wyjazdów na Kretę, dlatego tutaj tak sprytnie schowałem sobie, ale jest lepsza od innych książek, bo ma zdjęcia w środku. W związku z tym nawet jak komuś nie chce się czytać, to może oglądać. A podpisy są bardzo krótkie, więc też nie denerwują specjalnie tych, którzy nie dla lubią analfabetów dużo czytać. Tak. A poza tym zdjęcia wszystkie zrobiłem sam, więc honorarium też trafiło do mnie, co będę obcym ludziom dawał pieniądze, jak mogę sam zrobić. Brakowanie jest tutaj poruszone w pewnym momencie, kiedy zastanawiam się nad słynnym zbiorem zastrzeżonym. I pojawił się zresztą parę tygodni temu na ten temat tekst w Rzeczpospolitej autorstwa, jeśli dobrze pamiętam, ludzi związanych raczej z przeciwną stroną polityczną. No, żeby to już raczej. Natomiast wezwanie jak najbardziej słuszne, to znaczy wezwanie do tego, żeby ktoś zaczął wyjaśniać, co tak właściwie się działo ze zbiorem zastrzeżonym przez ostatnie lata, przez ostatnich kilkanaście lat, bo działo się coś dziwnego. Wypływają z niego ciekawe dane, które poszerzają naszą wiedzę na temat agentury SB w Watykanie, pracy ambasady w Paryżu. No, rzeczy owszem ciekawych, ale niespecjalnie przełomowych. Natomiast w ciągu ostatnich nastu lat Orson i tak wielokrotnie był przełomowy. Orson był, czyli ale ja mówię Tomasz tutaj, Turowski. No tak, ale to zostało wyciągnięte wcześniej. Przez Czarka, zanim zaczęliśmy czytać już zetkę na mocy zmienionej ustawy. Natomiast bardzo wielu polityków III RP wcześniej opowiadało o rozmaitych dokumentach i mówiło, że one są w zetce i że więcej się dowiemy, jak zostaną odtajnione. Były też takie sytuacje, że składane pod przysięgą zeznania oficerów na przykład Urzędu Ochrony Państwa podczas pracy rozmaitych komisji sejmowych śledczych, tych wcześniejszych jeszcze, Orlenowskiej, tych innych, odwoływały się, mówię, zeznania złożone pod przysięgą podczas prac komisji śledczych, odwoływały się do dokumentów, które miały się tam znajdować. No i teraz okazuje się, że wchodzimy w te katalogi i tych dokumentów tam nie ma. Cytuję w tej książce taką rozmowę Jadwigi Staniszki ze Zbigniewem Siemiątkowskim, który też wydał bardzo ciekawą książkę na temat tego, jak pracował polski wywiad i kontrwywiad. Przede wszystkim przełomowe ustalenia na temat tego dealu z Amerykanami, kiedy to panowie wypowiedzieli posłuszeństwo Moskwie i zgłosili się na służbę do Amerykanów. Bardzo ciekawe informacje. I on mówił wtedy wprost, Jadwiga Staniszki, że pewnych rzeczy, które działy się w Polsce w latach 90. nigdy nie zrozumiemy, dopóki nie przeczytamy tych dokumentów. No i dalej nie ma tych dokumentów. No ich nie przeczytamy. Więc, bo pytanie, może nie... więc pytanie, gdzie się znajdują, jaki Bolek sobie tą teczkę zabrał i jej nigdy nie oddał. A właśnie, tak nie dalej, zbiór tak zastrzeżony, tylko zbiór sprywatyzowany. To jest no, najbardziej kluczowe. Zetka, czyli nie zbiór zastrzeżony, tylko zbiór zabrany. Tak? O. O.
Zagarnięty, zabrany. O, czyli trzy razy Z, tak. Trzy razy Z. Bo rzecz jest rzeczywiście ciekawa i pojawiająca się tutaj taka definicja tego, czego myśmy byli świadkiem, ty już teraz to sygnalizowałeś, tak jak na przykład Amerykanie postawili w 90 roku na to, że, na tym, żeby to właśnie, czy w 89 roku mocno na nawróconych, czyli obróconych komunistów, mocno postawili także na Wojciecha Jaruzelskiego. Z tych depesz choćby WikiLeaks, które wyszły za sprawą, jak się wiele wskazuje, Moskwy, pokazywano, jak to mocno wtedy stawiano jednak na komunistów, a nie bynajmniej na stronę solidarnościową. Ale to nie dotyczyło tylko Polski, to było szersze zjawisko, bo przecież do pewnego momentu Anglicy i Amerykanie byli śmiertelnie przerażeni możliwością tego, że te kraje, które się wyzwalają spod komunizmu, mogłyby kiedyś zapukać do NATO, nie daj Boże. Tam myślano przez długi czas o tym, co działo się w 89 w krajach Europy Wschodniej, jako czymś na kształt tych wcześniejszych wstrząsów a la 56, 68, tylko na trochę większą skalę, na zasadzie, że fala teraz płynie w tą stronę, ale ona zostanie w jakiś sposób cofnięta i nie ma co się angażować w jakieś dalej idące. To wcale nie było takie oczywiste. To teraz z naszego punktu widzenia, z perspektywy lat, oczywiście możemy mówić, że pewne procesy musiały pójść tak i tak, ale wcale nie musiały. Wcale nie musiały. Przypomnę Państwu, że w tych dokumentach, które Antoni Dudek zgromadził, jest taki wybór dwutomowy dokumentów z lat 80., między innymi z resortu Kiszczaka, tych dokumentów już po stanie wojennym przygotowywanych. Tam z tych papierów wynika między innymi, że był jak najbardziej przygotowywany na serio plan drugiego stanu wojennego. Tak? To znaczy było cały czas kilka opcji na stole. To nie jest tak, jak nam próbują mówić dzisiaj niektórzy. Okazuje się, że nie tylko komuniści, ale także i jak to się wtedy mówiła, czekaj, to była opozycja antysystemowa. Nie, właśnie ta antysystemowa, to była potem pałowana. To była ta opozycja demokratyczna, która się dogadywała. Czyli reformatorska, konstruktywna opozycja dogadała się z reformatorskim skrzydłem partii i to napisał Adam Michnik, którego w tym analfabecie nie ma. Ale jeszcze może kiedyś będzie, bo mam nadzieję na parę kolejnych analfabetów. I czekaj, widzisz, i teraz przez ciebie zgubiłem wątek. Bo że się dogadywała konstruktywna opozycja? Nie, że leżało cały czas kilka opcji na stole. I to, że została wybrana opcja okrągły stół i wybory, w których oddajemy część miejsc w parlamencie opozycji, to stało się dlatego, że ta opcja została uznana za najbardziej zyskowną dla tych, którzy te opcje wybierali. Nie mamy chyba żadnej wątpliwości, że gdyby Jaruzelski z Kiszczakiem uznali, że najbardziej zyskowna dla nich jest opcja drugiego stanu wojennego, to by wprowadzili drugi stan wojenny. Gdyby uznali, że najbardziej zyskowna dla nich, ich towarzyszy, jest opcja przemalowania księżyca na zielono, to tylko gdyby mieli taką możliwość, to pewnie by się właśnie o to starali. Więc to dzisiaj nam się wydaje, że coś poszło tak, a nie inaczej, bo musiało tak pójść, bo taka była logika dziejów. Nie. W dużej mierze przypomnijmy sobie, co Jaruzelski mówił w samej ujawnionej przez notatce przez Antoniego Dudka. Przed wprowadzeniem stanu wojennego, podczas ostatniej odprawy, zanotował to Anuszkin, czyli adiutant. Nie, a tutaj adwocem, bo pada z sali, tu decydowała Moskwa. No tak, ale kiedy ja mówię, że leżały na stole rozmaite opcje, to przecież wiemy o tym, że Jaruzelski i Kiszczak nie działali w próżni. Mówimy o metodzie demontażu komunizmu. Gdyby stwierdzono, że najbardziej opłacalną metodą tego demontażu jest metoda inna, to by ją wybrano. Gdyby uznano, że bardziej opłacalne będzie jeszcze ugranie paru lat po to, żeby podbić stawkę, to pewnie by się to stało. Proszę popatrzeć, jak sprytnie w tą grę gra przywódca Korei Północnej, który teoretycznie nie ma żadnych kart, a jednak cały czas licytuje. Bo jego licytacja jest bardzo prosta. Albo nam dacie jeszcze trochę, albo was wszystkich poślemy do piachu. Oczywiście wszystkich do piachu nie poślemy, ale rabanu trochę możemy zrobić. Ta Moskwa, o której mówił Bernard, to przecież Anuszkin mówi. Jaruzelski prosił przecież o wsparcie w 81 roku. Bez waszej pomocy nie damy sobie rady. I tutaj wymienia Śląsk i tamtejszą organizację Solidarności jako taką szczególnie bezpieczną, bo wie, że dla Związku Radzieckiego to ona miała znaczenie, bo dawała im węgiel.
Potem w 89 nie ma tego poparcia, ale zaczyna mieć poparcie bardziej ciche. Tak, ale te plany, o których pisał Antoni Dudek, przygotowane przez Kiszczaka, to są plany przygotowane jeszcze wcześniej, 86-87 rok. Tak, i one pobrzmiewają. Z jednej strony mamy wczesne Fulbrighty, wysyłanie tych komunistów, żeby się uczyli, jak żyć w kapitalizmie, partyjniaków, a z drugiej strony... To jest stara sowiecka taktyka, zawsze ileś tych strategii na stole jest, zawsze ileś operacji jest uruchomionych, a potem się kontynuuje tą, którą w danym momencie uznaje się za przynoszącą... A z drugiej strony mieliśmy morderstwa księży. To powiedz, jaka jest twoim zdaniem, tego oczywiście w książce nie ma, ale Roninom się coś należy, teraz strategia Moskwy wobec Polski. A to jest bardzo ciekawa kwestia, akurat mocno się w nią ostatnio wczytywałem, bo robię research do zupełnie innej książki. Research jest realny, a książka będzie fikcją literacką, bo pracuję teraz, kończę pracę nad powieścią, która będzie nosiła tytuł Śniła mi się wojna. I to jest powieść, no, tym razem realistyczna, ale z takim lekkim odchyleniem w kierunku groteski i fantazji. Nie takim dużym jak Demokrator. I to jest rzecz, która się rozgrywa w dużym stopniu na Ukrainie i dotyczy no, tego styku relacji polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich, szerzej Zachodu z Rosją. W Rosji się ściera kilka koncepcji w tej chwili. Bardzo pięknie o tym Paweł Rojek w takiej broszurze, która została kiedyś wydana przez Do Rzeczy, pisał Przekleństwo Imperium. On tam dokonał znakomitej analizy tych geopolitycznych koncepcji, które się ścierają w tej chwili na Kremlu. W skrócie, no mówimy tutaj już w tej chwili o trzech nurtach, z których jeden jest tak naprawdę martwy. To znaczy? Bo nurt ten tak zwany liberalny, taki jak kiedyś Partia Jabłko i tak dalej, to jest już coś, co jest tylko efemerydą na potrzeby zachodnich mediów, które się czasem czymś ekscytują, że ktoś tam w imię demokracji i liberalizacji wychodzi na ulicę Moskwy. Tak naprawdę główny wybór Moskwy jest między dwoma koncepcjami. Apologetą jednej jest oczywiście Dugin, natomiast drugiej Surkow, jeśli dobrze pamiętam, Surkow, tak. Surkow czy Surki, nie pamiętam, proszę mi poprawić, bo nie chcę. No, warto sprawdzić. Powiedzmy o koncepcjach, a nie o nazwiskach. Wedle koncepcji Dugina przyszłość Rosji to jest przyszłość neoimperialna i powinna ona dążyć do tego, żeby skoro już kontroluje coś, co przez Mackindera było nazywane Heartlandem, czyli to terytorium pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym, ten środek Eurazji. Mackinder był autorem koncepcji, wedle której kto kontroluje Heartland, kontroluje świat. W tej koncepcji Europa Zachodnia jest tylko takim niewielkim dodatkiem do tej sfery, do Heartlandu. Mało mówił podobnie. Dugin wzywa do tego, żeby Rosja w jak największym stopniu kontrolowała całą tą przestrzeń i domaga się realizacji nowej misji imperialnej Rosji. Z kolei przeciwległe stanowisko zajmują ci, którzy lansują koncepcję Rosji Wyspy. Rojek ich nazywa insularystami. To jest trochę podobne też do niektórych chińskich wywodów stwierdzenie, że Rosja jest na tyle osobnym, specyficznym, innym krajem, inną cywilizacją. Zresztą ci politolodzy i myśliciele tego nurtu współczesnego rosyjskiego odwołują się i do Zdzichowskiego, i do Huntingtona, i do Koniecznego. Mówią o tym, że Rosja jest tak osobnym światem, że powinien się jak najbardziej izolować od tego wszystkiego, co się dzieje poza jego granicami. I tylko tam jest kłótnia o to ewentualnie w różnych wersjach, gdzie ta granica powinna przebiegać. Tak? Czy to jest granica już
taka emisja jak Związku Radzieckiego dawnego, czy trochę bliższa Rosji. No zła wiadomość dla Ukrainy jest taka, że w każdej z tych koncepcji Ukraina jest integralną częścią przyszłej Rosji. Dobra wiadomość dla nas jest taka, że w niemal wszystkich tych koncepcjach Polska jest uznawana za kraj, który na trwałe dostał się w sferę wpływów niemieckich. W związku z tym pewne désintéressement tutaj owi analitycy sprawami polskimi wysuwają, aczkolwiek wszędzie podkreślają, że Polska powinna być osłabiana, ponieważ osłabiona Polska będzie posłuszniejszym wasalem w strefie wpływów niemieckich. No więc żadnych sensacyjnych tutaj doniesień z Moskwy w ostatnich latach nie ma. Pytanie jest oczywiście, jak w tym wszystkim będzie dalej zachowywał się Putin. Na razie realizuje obie. Zamyka Rosję. Na razie próbuje, tak, próbuje grać rzeczywiście na dwóch fortepianach, ale też nie rozszerza go jakoś bardzo mocno, bo jednak kiedy były te wezwania głośne, to kiedy tłumy skandowały Putin wprowadź wojsko, tak, jeśli chodziło o kwestię ukraińską, to jednak tego nie uczynił. Ale też zobaczymy, co zdarzy się po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo jednak do tego momentu chyba tu jeszcze Putin będzie udawał, że nosi rękawiczki, a co będzie potem, to bardzo sam jestem ciekawy. Abyśmy się o tym nie przekonali, że nie jest za dobrze. Ale to rzeczywiście dość interesujący fragment naszej dyskusji. Przy okazji dowiedzieliśmy się, nad czym Piotr Gociek pracuje. Ja mam wrażenie, że mniej więcej nad trzema książkami naraz. O, te notatki są coraz większe. A to dobrze, zgadłeś, że ja zawsze nie umawialiśmy się. Zawsze nad kilkoma książkami naraz pracuję, natomiast dobrą wiadomość też dla Państwa, mam taką chwilę bezczelnej autopromocji, oprócz książki Kreta subiektywnie, którą przyniosłem ze sobą, bo ci, którzy czytają moje teksty polityczne, jakoś ją przegapili, a pomyślałem, że warto im o niej przypomnieć. 9 maja, to już jest potwierdzona wiadomość, będziesz świętował. Ukaże się nowe wydanie powieści Demokrator. I te opowieści, która mimo że fantastyczna, staje się coraz bardziej aktualna z każdym upływającym od 2012 roku, kiedy miała premierę rokiem, i ona tą swoją aktualnością też jak rzeczywistość coraz bardziej nas otacza. I dobra wiadomość jest taka dla tych wszystkich, którzy lubią ładnie wydane książki, że to będzie wydanie w trochę większym formacie niż poprzednie i w pięknej, twardej oprawie. I również w podobnej twardej oprawie i w powiększonej wersji o ładnych jeszcze 200 tysięcy znaków ukaże się prawdopodobnie w lipcu też w twardej oprawie zbiór opowiadań Czarne Bataliony. Więc cieszę się, że te książki mają drugie życie, bo w czasach, kiedy książka dwa tygodnie żyje w księgarni i znika i ludzie się przestają interesować, dobrze jest wiedzieć, że ludzie wracają do tych tekstów i chcą je po prostu dalej czytać. A ja, jak mówię, pracuję w tej chwili nad tą powieścią Śniła mi się wojna, a potem będzie znowu coś publicystycznego. Ale zawtra wojny nie będzie. Ja nie znaję. No bo trzeba Państwu wiedzieć, że Gociek rzeczywiście książki lubi nie tylko pisać, ale także je kolekcjonuje namiętnie, mniej więcej w redakcji Tygodnika do Rzeczy. To jest taki biurko, stos książek, które przychodzą. Część to jest oczywiście, co wysyłają różne wydawnictwa, a część to jest takie białe kruki sprzed lat, które Gociek gdzieś tam sobie wynajduje i znajduje, jak to różni autorzy, na przykład, którzy dziś uchodzą za klasycznych liberałów, chwalili towarzysza Stalina, który... Nie, prawda, nad którym... Tak, chciałem na przykład Państwu polecić stare publikacje grupy Windsor, gdzie można znaleźć teksty Ludwika Dorna mówiące o tym, jak się trzeba rozprawić z wymiarem sprawiedliwości, z tymi bandytami, sędziami i w ogóle z tym mitem demokratycznego państwa prawa. To więc tak. Oni dzisiaj uchodzą za liberałów, a kiedyś wspierali twardą linię Kaczora dyktatora. Powiedzmy sobie szczerze, tak właśnie było. Też ostatnio sobie przypominałem, bo tak lubię czasem sięgnąć po rzeczy nieoczywiste. Polecam Państwu taką broszurę, autor Roman Giertych, nosiło to tytuł Lot Orła, rok wydania 2000 albo 2001, jeśli dobrze pomnę. Też o klubie Ronina? Nie ma tam nic o klubie Ronina, ale jest bardzo dużo o tym, jak Niemcy przy pomocy swoich obrzydliwych produktów, supermarketów i innych zamieniły Polskę w służalczy folwark, wycieraczkę w ogóle Unii Europejskiej. To z tą wycieraczką to może tam przesadziłem, ale że folwark właśnie i że taki tamten. To bardzo dużo ciekawych koncepcji geopolitycznych Romana Giertycha w tej broszurce można znaleźć. Dziwnym trafem nikt o te sprawy, jak do
Moniki Olejnik przychodzi, nie zadaje mu pytań, nie wiem zupełnie dlaczego. A tyle okazji jest u tej Moniki Olejnik. Tak co tydzień, nie? Właściwie co można było... Co tydzień, może częściej. Taka akcja, co tydzień Roman Giertych opowiada o błędach i wypaczeniach młodości. To byłaby fascynująca audycja. Nie ma też pojęcia, Michnik, co ci już wytknąłem. Ale wiesz co, bardzo, to też byłoby ciekawe. Ale był to też, powiedzmy, młody, ambitny narodowiec z daleko posuniętym instynktem samozachowawczym, ponieważ w całej tej książce, mimo że jest tam kilka rozdziałów o sytuacji międzynarodowej i tam tłumaczy, co z Rosją, co z Chinami, co z Unią Europejską, okupantem i tak dalej, o jednym kraju tylko nie ma tam ani jednego słowa. O Izraelu. Brawo, brawo. Myślałem, że o Niemcach, że sami naziści, no. Ale Gociek potrafi mieć zdolność łatwego definiowania rzeczy, która jest rzeczywiście w punkt. No proszę posłuchać sobie państwo tak. W PRL mówiono na nich opozycja antyustrojowa, czyli taka, która chce obalić ustrój. Ustroju zdaniem władz nie należało obalać, gdyż był najlepszy pod słońcem. Można go było jedynie reformować. Mieliśmy więc kolejne etapy reformy, po których się okazywało, że jeszcze jest gorzej niż było. Winą za to obarczono oczywiście opozycję antyustrojową. Największą reformą okazała się transformacja ustrojowa. I teraz uwaga. Polegała na tym, że ci, którzy popsuli, najpierw podzielili się odpowiedzialnością z tymi, którzy protestowali przeciwko psuciu. A potem wmówili im, że to wszystko ich wina. Koćku, to jest proste. A jaka jest definicja trzeciej RP? Ale, no to tutaj ciąg dalszy jest też prosty i został opisany przeze mnie w książce Pogrobowcy, po co partii Petru Polska. No bo tam wyraźnie mówiłem, na czym polegała ta różnica, pisałem, na czym polegała ta różnica, ta nowa jakość, z jaką szła Nowoczesna. Tak naprawdę chodziło o hasło trzecia RP tak, wypaczenia nie. I tam też pierwsi do leczenia pacjenta ustawiali się ci, którzy go najpierw tą chorobę wpędzili. Więc mamy tutaj do czynienia w pewnym sensie z sytuacją podobną. I też widać, jak ten zryw, jak to reformatorskie skrzydło Platformy Obywatelskiej, które się od niej oderwało i tak wróciło do matki partii. I tak powstała Partia Nowoczesna, no chyba jednak będzie wchłaniane przez główny nurt, tak na to wygląda, bo te sondaże, które się na dobre sytuują poniżej progu wyborczego Nowoczesnej, opowiem Państwu taką zabawną historię. Chociaż nie wiem, czy będzie zabawna, bo bez puenty. Trudno co zrobić. Ale czasem, ale może życie dopisze puentę, nie? Bo tak jakoś w zeszłym chyba tygodniu był Grzegorz Schetyna w Sygnałach Dnia. No ja tak lubię sobie trochę czasem mniej poważnie przed wejściem na antenę pogadać z gośćmi albo ich poprowokować. No i tak wchodzę, witam się, mówię, dzień dobry, panie przewodniczący. Napisałem dla pana sketch, ale nie wiem, czy będzie pan chciał w nim wystąpić. On tak się na mnie patrzy i mówi, jaki sketch? Ja mówię, no taki... Dobrze, sketch, że nie zapytał, co to? Taki sketch, że tam... ja na przykład na początek się zapytam, co pan jadł na obiad w niedzielę, pan powie, że schabowego, ja powiem, czy smakował, pan powie, że bardzo, a ja wtedy zapytam, a Nowoczesna? I... No i no właśnie nie chciał wziąć, właśnie nie chciał wziąć udziału. Nie, i tak mówi, nie, mówi panie redaktorze, nie, no najpierw są wybory. Najpierw są, no to rzeczywiście, no najpierw są wybory. No, ale ja przypomnę państwu, że myśmy tę dyskusję prowadzili nieraz i tutaj, i na spotkaniach autorskich, na które jeździłem, kiedy promowałem książkę o Pogrobowcy, po co Polsce, po co Polska Petru. Partii Petru, bo wtedy często padało pytanie, kto ma większe szanse na to, żeby zostać tą siłą numer jeden opozycji, bo to był też taki moment, kiedy po wyborach na początku 2016 roku tam gdzieś szybowało poparcie w jakichś dziwnych sondażach po 20 parę procent dla Nowoczesnej. Petru już się uważał za przyszłego premiera Polski. No i padały pytania o to, czy PO, czy Nowoczesna się ostanie. Mówiłem, no, że jednak raczej większe szanse ma Platforma z tego prostego powodu, że Nowoczesną będzie, pamiętam, mówiłem, łatwo capnąć z powodu problemów z rozliczaniem finansowania i tak się stało.
a Platforma jest jednak partią od lat bardzo potężnie wrośniętą w strukturę polskiego państwa, a przede wszystkim bardziej też w strukturę samorządu. I ma lokalne struktury też bardzo silne, ma pieniądze. Ci wszyscy przyjaciele, którzy przez ostatnie naście lat tak naprawdę w rozmaitych miejscach zarabiali dzięki temu, że byli zblatowani z władzą, przecież oni tak nagle nie zniknęli i pamiętają dobrze, komu zawdzięczają to wszystko. A ja nie mówię o zawdzięczaniu komuś na szczeblu ministerialnym, tylko mówię o tym takim najbardziej popularnym polskim zawdzięczaniu, czyli że jak się jest zaprzyjaźnionym z odpowiednim burmistrzem, prezydentem miasta i są różne miejskie spółki i przetargi i fundusze promocyjne do zagospodarowania i drogę i tak się dalej, będzie no budować i kanalizację. No tylu ludzi się przy tym obie, że naprawdę tylko jakaś ostatnia świnia chciałaby przyjść i tym wszystkim ludziom zabrać to jedzenie od ust po prostu. No. Co za ludzie. No, to jak tylko państwu przypomnę, jak to zmieniło się szefostwo w Nowoczesnej i potem się pojawiła szybko taka publikacja. No dobrze, ale my nie mamy dofinansowania, bo żeśmy jako partia ekonomistów skrewili sprawozdanie. Nie, więc drogi Rysiu, przestałeś być przewodniczącym, ale przynieś nam kolejną walizeczkę w cudzysłowie pieniędzy. No to Rysiu powiedział, no to teraz ty się martw, ty jesteś przewodniczącą. I gdy dzisiaj w studiu radiowej jedynki w samopołudnie gościł Jan Grabiec, który tak zaprzeczał, że przejedli, to potem cieszył się tym wzrostem Platformy. Ja mówię, no to przejedliście Nowoczesną, ale i tak w sumie jesteście na minusie. On mówi, nie, nie, jesteśmy na plusie, bo PiSowi spadło i to się tylko liczy. No to ja mówię, ale w polityce to jeszcze liczą się pieniądze i tak Nowoczesna w piątek mi mówiła, że tak niespecjalnie ma na kampanię wyborczą pieniądze, no to on powiedział tak, no wie pan, przyjęło się, że każdy płaci za swoją kampanię. Nie, ale to ja staram się obserwować, ale też nie, nie jakoś bardzo mocno ekscytować tym, co się dzieje w sondażach. Tam rzeczywiście wygląda to w tej chwili tak, że nie mogą się sumować te elektoraty, bo nie mogły się sumować. Tak? Na Nowoczesną głosowało i deklarowało głosowanie wielu takich ludzi, którzy po prostu na Platformę nie chcieli już głosować i nie zagłosowaliby na taki twór, kiedy byłaby to koalicja PO-Nowoczesna albo w momencie, kiedy PO wchłania Nowoczesną. Więc zauważmy, że jak popatrzymy na sondaże sprzed na przykład tam roku czy dwóch, kiedy mieliśmy sytuację nieraz, że Platforma miała 20 parę, a Nowoczesna miała 16, 17, tam nawet pod 20, to się okazywało, że to zsumowane poparcie jest niewiele niższe od tego, które ma Zjednoczona Prawica. Teraz, właściwie od pół roku chyba, prawica jest rozpuszczona, niestety, rozpuszczona takimi sondażami, w których niekiedy, które są niekiedy komentowane tytułami PiS ma więcej głosów niż cała opozycja razem wzięta, tam, albo tam trzy razy więcej i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście jest tak, że nawet jak patrzymy na tą średnią Platformę, gdzieś tam teraz między 20 a 20 kilka, i średnią Nowoczesnej, która jest 4 nagle, no to się okazuje, że to jest sumowane już nie na poziomie tam 30 kilku, tylko jest sumowane na poziomie 20 paru, więc coś tu się jeszcze dzieje. No zauważmy, że też że te sondaże pokazują regularnie, że SLD gdzieś tam idzie w górę i próbuje się capnąć tego progu 5%, więc tam jakieś cały czas takie ruchy dziwne w tym trójkącie mają miejsce. No chyba wszystko w tej chwili wskazuje na to, że jednak Nowoczesna zostanie ostatecznie przez Platformę skonsumowana po prostu. Chyba, że nastąpi znowu jakieś tąpnięcie i ktoś wpadnie na pomysł wykreowania zupełnie nowej siły opozycyjnej. Znowu Leszek Balcerowicz? I wtedy zobaczymy. Dobrze, to ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie polityczne i jeszcze jedno pytanie ludzkie. Pierwsze jest polityczne. Wszystkie twoje pytania do tej pory były, jak rozumiem, nieludzkie. Jesteś po prostu nieludzkim prowadzącym. Cóż zrobić? Piotrze, czy twoim zdaniem Trzecia Rzeczpospolita się już skończyła? Bo to trochę byłby zabawny obelisk, gdyby to był obelisk na grobie, ale to... Czy to już tak jest? Nie, czy nie skończyło. Jest... Oczywiście, że się nie skończyła. Będą natomiast, te wersje poprawiane. Natomiast się zmienia niewątpliwie i chyba się zgodzimy co do tego, że trzecia RP z 91 roku, z 99, 2005, 2010, 15 i 18 to są jednak trochę różne Rzeczpospolite. To jest
problem polega na tym, że jak to zwykle u pacjentów chorych na kilka chorób jednocześnie, to czasem jest tak, że jak w jednym miejscu występuje zdecydowana poprawa, to w innym miejscu następuje jakieś pogorszenie. To gdzie tej sanacji nie ma? Gdzie tej sanacji nie ma? Myślę, że cały czas nie ma tej sanacji w gospodarce. Myślę, że cały czas poruszamy się w kwestii wielkich planów i wielkiego rozmachu i wielkich zamysłów, a jak zapytamy ludzi, którzy prowadzą te małe sklepiki, tą działalność gospodarczą, czy nawet średnie firmy, to widać, że niezależnie od tego, ile programów elektromobilności byśmy wymyślili, tam te problemy zostają takie same. No, to jest kwestia ZUS-u, to jest kwestia tego, jak się zachowuje administracja skarbowa i w ogóle wszelka administracja wobec nich. Chociaż też słyszę w różnych miejscach opowieści o tym, że jest lepiej, ale w innych miejscach dla odmiany słyszę cały czas przy jakieś przerażające historie, jak jeżdżę po kraju. I proszę zwrócić uwagę, że te same bolączki, które były wytykane przez komentatorów, ekonomistów 15, 5, 10 lat temu, to one bardzo często pozostają, na przykład kłopot z inwestycjami. Ja nie mówię w tej chwili teraz o tym sporze, na ile wzrost Polski powinien być też tylko efektem tych państwowych inwestycji i funduszy unijnych, ale też firmowych. Ale to, jak wielki problem mają polskie firmy z wyjściem z tego pułapu bycia drobną tylko firmą. To, jak cały czas, bo mamy dużo w Polsce przedsiębiorstw, które rozwijają się szybko i bardzo dobrze do pewnego dość niskiego poziomu. Potem przestają się rozwijać, bo albo się boją tego rozwoju dalej, albo nie mają kapitału, albo z jakichś innych powodów. Ja sam znam historię człowieka, który był bardzo bogatym importerem rozmaitych rzeczy z dalekiej zagranicy, między innymi ryb w puszkach. No jego biznes się skończył w ten sposób, że jak tam przez półtora roku go nękali dziwnymi telefonami i sugestiami, że może by się z kimś podzielił tym biznesem, prawda, i tak dalej, to stwierdził, że on dziękuję. Akurat historia z Trójmiasta, prawda? To ciekawe, dlaczego wszystkie przerażające historie tego typu miały miejsce albo na Dolnym Śląsku, albo w Trójmieście. Właśnie Dolny Śląsk chciałem wymienić. Z czego to wypływa w ogóle? Nie wiem, może tam jakieś... Może czakramy jakieś tam chyba pewnie są, nie? To nie. Trzeba, albo może nie ma właśnie odpowiednich czakramów, nie wiem, takie historie. Ludzie, kluczowi są ludzie. No system medialny też nie został cały czas rozszczelniony, prawda? To znaczy ja pisałem o tym bardzo obszernie i w Do Rzeczy i w Analfabecie też o tym wspominam. Ale też pisałem o tym szeroko w książce jeszcze o Platformie Obywatelskiej, czyli tej zatytułowanej Pozamiatane. No, że cały czas, o ile kiedy mówimy o rynku drukowanym, to mamy mniej więcej równowagę, bo jak sobie popatrzymy na zasięgi tygodników z lewej i z prawej strony, jak sobie sumujemy zasięg Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Idziemy, Do Rzeczy, w sieci, Gazety Polskiej, prawda, i tak dalej, i z warszawskiej, tak, jak sobie sumujemy z drugiej strony zasięgi tam Newsweeka, Polityki, Przeglądu, jakichś tam jeszcze innych inicjatyw i tak dalej, to wychodzi, że jest mniej więcej równowaga sił, każdy coś dla siebie znajdzie, mniej radykalny, bardziej radykalny i tak dalej. Natomiast w świecie mediów elektronicznych tej równowagi cały czas nie ma. I to jest tak samo jak cały czas jest wielki problem z tym, jak finansować media publiczne, jak je reformować. Ja przypomnę, to PiS zaczął pierwszy mówić o tym, że jakaś będzie opcja zerowa jeszcze przed wyborami 2015 roku. Przecież sam pamiętam gości, którzy przychodzili do studia Telewizji Republika i mówili latem 2015 roku, już po wygranej Andrzeja Dudy, a przed jesiennymi wyborami, że będzie jakaś fundacja mediów narodowych, że media publiczne to będzie w ogóle zupełnie coś na nowo wymyślonego, inaczej finansowane, że to będzie nowa instytucja i tak dalej. Po to przecież zapowiadano, że miała powstać Rada Mediów Narodowych. No, Rada Mediów Narodowych powstała po to, żeby zarządzać mediami narodowymi, nową spółką, nową, czy też, bo tam nie było wtedy powiedziane, co to ma być. Czy to ma być spółka, czy to ma być fundacja, jakaś instytucja pożytku publicznego i tak dalej, i tak dalej. To nie my zmuszaliśmy polityków PiS-u do mówienia o tym, to oni sami przychodzili z tymi pomysłami. No, a co stało się potem? Okazało się, że jak zwykle prowizorka była najtrwalsza i długa historia takich mniejszych i większych kompromitacji, no bo jeżeli się gdzieś powołuje jakiś prezesów, ci prezesi za godzinę się odwołują, jeżeli się okazuje, że
polityka personalna polega na tym, że się we wszystkich możliwych miejscach, na wszystkich możliwych stanowiskach w ciągu 2 lat już tam powymieniało po 2-3 szefów i tak dalej. Zdaje się, że karuzela trwa nadal. No to znaczy, że jest jakiś problem, tak? Jest jakiś problem, a ten problem jest oczywiście wieloczęściowy, bo media publiczne są tylko elementem tego kłopotu. Są elementem, ja nie chcę o sprawach personalnych, ale z pewnością, skoro Prodoma SUE, największym problemem jest internet. Proszę zobaczyć, że druga strona tam nie powołuje zdecydowanie jakichś tam kolejnych telewizji. To myśmy zrobili Republikę, w zasadzie wszyscy ojcowie założyciele, jeden z nich tu siedzi, ale próbują powoływać takie kluby rolnicze o nazwie Kluby Obywatelskie, ale całość poszła siły w internet, czyli zaoranie wirtualnej Polski czy w postaci takiego przejęcia przez Machałę i tych oporowkową zmianę powoduje, że tam jest jeden jednostronny przekaz, mniej więcej taki jak z czasów Bronisława Komorowskiego. Czyli Kancelaria Prezydenta obala kłamstwa Gmyza, Kancelaria Prezydenta w środku nie będzie czytała. Tak? I to ze śniadaniówkami robi coś największego. A ja prowadząc, szefując świetnemu zespołowi portalu Telewizja Republika, widziałem z dnia na dzień, jak zmieniły się wyniki zasięgów naszych postów. Z setek tysięcy, nagle tuż po zwycięstwie Andrzeja Dudy okazało się, że robimy kilkanaście. Ale wyglądały w ten sam sposób. Czyli coś, co było siłą, nie kupowano oczywiście, naturalnego zasięgu. Główny urząd kontroli publikacji i widowisk to nazywa się dziś internet. I proszę mi wskazać, gdzie są tutaj media publiczne, ba niepubliczne, takie media, które łapią, docierają do całego społeczeństwa, ludzi, którzy nie są zainteresowani polityką. Nie mówię tu o dwóch mocno wyspecjalizowanych i jasno sprofilowanych. No, ale tu dotykasz jeszcze innej bardzo ważnej sprawy i ja przestrzegam polityków prawicy przed kręceniem bicza na własne plecy, ponieważ wyskakiwanie w tej chwili, że my jako pierwsi będziemy tutaj specjalne ustawodawstwa do walki z tak zwanymi fake newsami szykowali, to jest nic innego jak tylko realizowanie agendy lewicowo-liberalnej, bo to tamtej stronie się właśnie marzy, żeby powprowadzać rozmaite ustawy antyhejterskie, w których będzie napisane, na kogo źle nie można powiedzieć i co jest mową nienawiści ze względu na narodowość, płeć, zachowanie, poglądy polityczne, tam pochodzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są próby ordynarnej, chamskiej cenzury, zabicia debaty publicznej. I teraz najgorszą rzeczą, jaką można zrobić z tego powodu, że się jest, oczywiście, że się jest nieraz fałszywie i niesprawiedliwie atakowanym, ale wyskakiwanie w tym momencie, że my będziemy teraz tymi pionierami walki z fake newsami, to jest tylko otwarcie drzwi do tego, żeby ci wszyscy, którzy o te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem wcześniej, walczyli o te rozmaite, a właśnie antyhejterskie, antydyskryminacyjne, anty jakieś tam jeszcze i tak dalej ustawy, żeby nam przyszykowali po prostu taki internet i takie media, że absolutnie już nic nie będzie można powiedzieć. Więc walczmy o to, żeby w jak największej liczbie miejsc można było mówić jak najwięcej różnych rzeczy i brać za to oczywiście odpowiedzialność, ale to już niech każdy autor każdego komunikatu tą odpowiedzialność bierze. Do tego są potrzebne porządne sądy, żeby szybko wymierzały wyroki, żeby pilnowały, czy prawo jest przestrzegane, czy nie. Ale ja przypomnę, przecież nawet nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie w Roninie to kiedyś mówiła Ola Rybińska, a może przy jakiejś innej okazji. Ona mieszkała przez wiele lat w Niemczech. I w Niemczech, w porównaniu z tym, co dzieje się w Polsce, to jest absolutny zamordyzm. Tam wszyscy, którzy pracują w mediach, czy publicznych, czy nieprywatnych, piszą tak samo, mówią tak samo i nie przyjdzie im wcale do głowy, żeby jakoś specjalnie kontestować. Gdzieś tam te linie się odrobinkę różnią, ale to tak naprawdę, że trzeba wziąć linijkę z bardzo maleńkimi odcineczkami i tam sprawdzać. Milimetrowa nie wystarczy. Tak, czy gdzieś jest to odchylenie, czy nie. Więc nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się wpuścić w taką sytuację, kiedy my sami walczymy o to, żeby przygotować piękną pętelkę, na której za chwilę wolność słowa zostanie powieszona. Więc żeby było jasne, ja uważam, że nie cenzurowanie, bo tego doświadczamy w tej chwili, tylko silna pozycja polskich mediów. Ale ostatnie miało być personalne, a mówisz często złośliwie, przekornie, dowcipnie, ale potrafisz też mówić z dużą złożonością, rysować portrety postaci.
Tak jest o Jacku Kaczmarskim w tej książce, ważnej postaci, trudnej i mocno złożonej, o mocnych, dziwnych zakrętach w swoim życiorysie, ale też piszesz i zaczynasz od obrazu rękopisu przebitkowego i może wyjaśnisz tutaj nam, Roninom, kiedy jest dyskusja. To pomieszałeś. Nie, poczekaj, no. Poczekaj. Wyjaśnisz Roninom, bo sporo dyskusji tutaj było, co się stało z Pawłem Kukizem. Aha, czyli zacząłeś od Kaczmarskiego, a pytanie jest o Pawła Kukiza. Tak. Ja napisałem w haśle o Pawle Kukizie o, wydaje mi się, trzech ważnych rzeczach. Jedna to był rzeczywiście wątek taki osobisty, który chciałem bardzo ocalić od zapomnienia. Jak z cyklu Ocalić od zapomnienia, opowieść o Pawle Kukizie, jakiego nie znacie. Wiesz, ja też przez długie lata mieszkałem, wychowywałem się w Opolu. Tam Paweł też śpiewał, grał, mieszkał, próby, dziewczyny, okolice zwiedzane podobne, knajpy podobne i tak dalej. I pisał. No i któregoś razu, ponieważ ja tam gdzieś, jak zacząłem być jakoś w miarę rozpoznawany jeszcze w czasach licealnych jako człowiek, który coś pisze i czyta i pisze i czyta i pisze i czasem gdzieś tam próbuje coś publikować, to jeden znajomy do mnie któregoś razu mówi: słuchaj, a wiesz, że ja mam opowiadanie Pawła Kukiza u siebie? Ja mówię, jak to jest możliwe? Mówię, a tak, bo byłem tam na jakiejś imprezie, tutaj pada nazwisko jakiegoś innego wspólnego kolegi, tam był też Paweł i czytał nam kawałek takiego opowiadania i zostawił to opowiadanie. Ja je gdzieś mam w ogóle. Ja mówię, słuchaj, to przynieś mi, bo jeszcze myślałem z myślą, że może, znaczy mówiłem to z myślą, że może to jest to kompletny tekst i że może się autora da namówić do tego, żeby w jakimś fanzinie podziemnym jeszcze gdzieś to jakimś pisemko opublikować. Tekst był nieskończony niestety. Było to opowiadanie, nie pamiętam czy w tej chwili 10 czy paręnaście stron, faktycznie na takiej przebitce. Ci, co pamiętają PRL jeszcze, no to pamiętają, jak to się wkręcało w maszynę kartkę papieru prawdziwego, ale z jakością było różnie, potem kalkę, potem następny papier, kalkę, następny papier. Trzeba a po to, żeby jak najwięcej, a po to, żeby tak, jak najwięcej kopii się mieściło, no ten taki cieniutki papier przebitkowy był tutaj najlepszy. No przecież to jest też metoda, którą samizdat w Sowietach powstawał, przepisywane te teksty. No i to był jakaś taka blada kopia. I teraz tak, to było bardzo dobre, pamiętam, bardzo dobre opowiadanie, taki mały realizm z odrobiną satyry. Rozgrywało się w fikcyjnym miasteczku Międolin, czyli Niemodlin, położonym właśnie między polami porośniętymi zbożem, takim niedużym, z ryneczkiem, z takimi małymi domkami. I występowała tam galeria takich też rozmaitych, dziwnych, lokalnych typów. To jest ciekawe, ale jak prowadziliśmy z Rafałem Ziemkiewiczem program Przybliżenie w Dwójce i tam gościem był Kukiz, to w pewnym momencie, jak on zaczął opowiadać o tym Niemodlinie, o swoich przebojach tam z nauczycielami, z lokalnym kacykiem partyjnym, prawda, i tak dalej, to uświadomiłem sobie, że gdzieś on mówi o sprawach, którymi echami były też których echem były te fragmenty w opowiadaniu. To była bardzo dobra proza, bardzo to było fajne. Mnie się wtedy z Kukizem nie udało skontaktować, zresztą też specjalnie się nie starałem, miałem swoje sprawy. Gdzieś to opowiadanie wrzuciłem do jednej z teczek i o nim zapomniałem. Wiele lat później, jak pracowałem w RMF-ie, spotkałem Pawła przy okazji premiery filmu Poniedziałek i robiłem z nim rozmowę w studiu właśnie RMF-u. Nie mógł wystąpić na żywo, nagrywaliśmy audycję do wyemitowania później. No i jak żeśmy sobie trochę pogadali o filmie, o innych sprawach, to mu właśnie powiedziałem o tym opowiadaniu. Jemu oczy zabłysły i mówi tak. Mówi, słuchaj, ja tego pół życia szukałem. Mówi, ja w ogóle nie mam żadnego swojego egzemplarza. Nawet sam już nie pamiętam, co tam było napisane w tym tekście. Ja mówię, dobra, to ja znajdę i ci wyślę. No i oczywiście nie znalazłem. Oczywiście nie znalazłem, bo gdzieś zaginęło w trakcie jakiejś jednej z licznych bardzo wielu przeprowadzek. A kto wie, może źle szukałem, może jak się kiedyś zabiorę za gigantyczne porządki w piwnicy rodziców, to gdzieś znajdę jakąś zakurzoną teczkę, gdzie pod rozmaitymi innymi manuskryptami, maszynopisami i tak dalej to opowiadanie się znajdzie. To opowiadanie pokazywało, że Paweł jest niesłychanie utalentowanym człowiekiem.
myślę, że zrobiłby karierę jako pisarz, nie jako tekściarz czy jako wokalista i myślę, że też ma w sobie taki power, że niezależnie od tego, czym by się zajął, to by tą karierę zrobił. Chciałem tę historię przypomnieć, żeby ona w ogóle ujrzała światło dzienne i od tego zaczynam hasło o Pawle Kukizie. Drugą historię, którą chciałem, bo mówiłem o trzech sprawach związanych z Pawłem Kukizem, drugą rzecz, o której chciałem wspomnieć przy okazji tej postaci, to jest jednak to, że padł on trochę ofiarą pewnego marzenia, to znaczy powinien się, znaczy inaczej, odkrył chyba już do tej pory, że nawet jak się z najszlachetniejszych pobudek prowadzi rewolucję, to prędzej czy później ten, który stoi na czele rewolucji, jest więźniem swojej armii. A armie mają to do siebie, że niezależnie od ambicji generałów, to nie są zainteresowane pokojem światowym, tylko są zainteresowane plądrowaniem, gwałceniem, ewentualnie szabrowaniem, przygotowywaniem sobie spokojnej starości. I to jest coś, co żeśmy obserwowali przez ostatnie lata, jak no, część przynajmniej antysystemowców zamieniała się w takie osoby, które gdzieś tam przez system były zasysane i im się jakoś funkcjonowanie w polityce na takich samych zasadach, jak te, które kiedyś krytykowali, zaczęło podobać. A trzecia sprawa, na którą chciałem wskazać, że niezależnie od tego, kto jak ocenia rozmaite punkty programu, pomysły, zachowania Pawła, już kiedyś mówiłem przy okazji innych książek, ja tak mam ze wszystkimi ludźmi po prawej stronie, politykami, publicystami, że nie mam nikogo, z kim się w 100% zgadzam albo w 100% nie zgadzam. Podobają mi się i pewne pomysły Korwina, a inne mi się nie podobają. I pewne pomysły Kukiza, a inne mi się nie podobają. I Jarosława Kaczyńskiego też. Jedne mi się podobają, a inne niekoniecznie muszą mi się podobać. Natomiast sam fakt, że Paweł rozszczelnił system i wszedł w niego z jakąś nową propozycją, to jest bardzo dobry test na to, na ile trzecia RP w tym zmieniającym się kształcie, bo mówiliśmy o tym, że ona cały czas się zmienia na różne sposoby, jest w stanie taką energię, takich ludzi, takie propozycje, no i właśnie, obracać na swój pożytek albo wypluwać. Myślę, że to się wiąże też teraz w to, co mówię, z punktem numer dwa, że jednak w pewnym momencie okazuje się, że w dużym stopniu może też wypluwać. Ale tak być powinno, żeby takie zjawiska, takie propozycje się po prostu pojawiały, bo za każdym razem coś z tego dobrego wychodzi. Przez jakiś czas przynajmniej. Proszę Państwa, Piotr Gociek, człowiek, który od liceum dużo czyta, dużo pisze i jeszcze czasem myśli. Teraz czas na pytania do autora. Głównie potem czas to na to czyta jednak. Kto pyta? Kto czyta, kto ma myśli. Jakieś pytanie? Proszę bardzo. Co gorsza myśli. Tak. Proszę tylko przyjść tutaj, bo potrzebujemy do kamery. Ojej, ale tak w światła. Chciałem jakby troszeczkę uzupełnić to, co pan powiedział o tym zamordyzmie w dziennikarstwie niemieckim. Tam chyba nie ma zamordyzmu, po prostu dziennikarze piszą, bo pieniądze do mediów płyną z jednego źródła. W Polsce te pieniądze płyną z wielu źródeł, a w większości to płyną z zagranicy, więc dziennikarze piszą tak, jak źródło im każe. A ja myślę, że jest jeszcze gorzej. Ja myślę, że oni piszą to, co myślą. Oj, wydaje mi się, pan, że nie, jeżeli pan popatrzy... Pan myśli, że w polityce albo w Newsweeku, albo w Gazecie Wyborczej to są setki ludzi, którzy tak naprawdę myślą zupełnie inaczej, ale piszą to, co piszą, gdyż im każą są i dają setki za to ketmanów. Pieniądze. Nie sądzę. Myślę, że to są ludzie, którzy po prostu tak myślą i oni dlatego tak piszą, bo takich system wytresował i takie mają po prostu poglądy. Nie, piszą tak, bo im tam się opłaci. Jeżeli pan popatrzy na Lisa i jak on pisał 10-15 lat temu, a teraz, to chyba nie jest... Myśli pan, że tak... Robiłem bardzo dogłębną analizę tego tematu, bo kiedyś przewertowałem dzieła zebrane Tomasza Lisa, licząc na to, że znajdę tam coś mega smacznego, żeby go przygwoździć,
ale okazało się, że są to dzieła tak gładkie i tak bez znaczenia i tak bezpieczne, bo to tam mnóstwo takich wezwań, takich właśnie typu tam, że o, powinno być tak, a nie inaczej. To oczywiście, że to powinno być. Ale teraz już nie są bezpieczne, pisze się to, co trzeba. Nie, ale mówię, że w jego przypadku to nie była taka droga jak Cezarego Michalskiego od książek wydawanych przez Arkana po te harce w Newsweeku. Po prostu Tomasz Lis przeszedł drogę od miałkiej nijakowatości do jadowitego hejterstwa, a nie od jednego ekstremum do drugiego. Dobrze. Natomiast mam pytanie do pana. Powiedział pan o tych różnych strategiach rosyjskich, jak Rosja ma się rozwijać. I w jednej z nich Rosja ma dążyć do osłabienia Polski. Jaki ma w tym interes, jeżeli go zalicza Polskę do niemieckiej strefy wpływów? Czy ta, i jak wyglądają relacje rosyjsko-niemieckie? Nie zgłębiałem tego, jak wyglądają w tej chwili relacje rosyjsko-niemieckie, natomiast domyślam się, że chodzić może tutaj o to, żeby Polska nie sprawiała kłopotów owemu wielkiemu partnerowi, gdyż Rosjanie wychodzą z założenia, że wielkie kraje i mocne kraje powinny ze sobą rozmawiać, a inne powinny się temu przypatrywać i być tylko podmiotem pewnych ustaleń. I z tego powodu, jak mówię, pewne dezinteres mam dla tego, co dzieje się w czymś, co oni uważają za strefę wpływów niemieckich, wyrażają. Z drugiej strony, ponieważ każda próba wzmocnienia pozycji Polski grozi tym, czego Rosja bardzo nie chce, to znaczy tym, żeby Polska w jakiś sposób organizowała przestrzeń limitrofu, czyli wchodziła w porozumienia, no to co w tej chwili się dzieje przy okazji inicjatywy Międzymorza, no to jest w ich interesie to, żeby głównego organizatora tego, co w limitrofie się dzieje, czy w Międzymorzu, osłabiać. I to jest podstawowy powód. Każdą dowolną metodą. I jeżeli jeszcze można... Ostatnie, bardzo proszę. Pytanie bieżące. Jak pan ocenia reakcję na zamach Rosji, atak chemiczny w Rosji, w Wielkiej Brytanii i reakcje państw zachodnich na to, co się stało? Trzy aspekty tutaj są. Z jednej strony, jak czasem padają pytania o to, czy to nie jest za ostra reakcja, bo w końcu chodzi o szpiega, szpiegów i tak nikt nie żałuje, prawda, i tam zdradził jednych, zdradziłby i drugich, co to żeście sobie za bohatera znaleźli do obrony i tak dalej. No jednak użycie broni chemicznej w miejscu publicznym to jest coś niebywałego, to jest coś absolutnie niebywałego. I to jest element pierwszy. Policjanci też oberowali. Element drugi jest taki. Reakcja. Jak reagować, w którą stronę iść, czy jest wystarczająca, czy jest niewystarczająca. Ja powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, czy jest wystarczająca. Natomiast bardzo polecam państwu świetny tekst Krzysztofa Stanowskiego, dziennikarza sportowego, na portalu chyba weszło.com się ukazał parę dni temu, może paręnaście. Zaraz po tym, kiedy gdzieś w przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać takie hasła tam, że zbojkotujmy mundial w Rosji i tak dalej. I on napisał bardzo, moim zdaniem, mądry tekst, w którym zadawał pytania takie. To w imię obrony, znaczy nie, po sprawie Skripala chcecie bojkotować mundial w Rosji, którego nie chcieliście bojkotować wtedy, kiedy z zimną krwią Rosjanie zestrzelili samolot, na którym było prawie 300 osób, w tym 80 dzieci. I wymienia parę jeszcze innych kwestii, o których powinniśmy pamiętać. Więc też, no jak o tym rozmawiamy, to patrzmy, jak ta zachodnia hipokryzja wygląda i jak czasami się my sami wpędzamy w jakieś takie dziwne zaułki hipokryzji. A problem trzeci polega na tym, że
paradoksalnie to jest też trochę granie tak, jak Putin sobie tego życzy, ponieważ wszelkie tego typu działania są natychmiast nagłaśniane, wykorzystywane przez rosyjską propagandę jako dowód na to, że Zachód ich nienawidzi, szykuje same złe rzeczy i Rosja jest samotną, otoczoną przez samych wrogów natowskich, judeo-banderowców, polskich agentów Amerykanów i tak dalej, i tak dalej. Właśnie jezuitów, tak, papistów i tak dalej, jest otoczona. Tu oczywiście drugim elementem jest to, że propaganda putinowska jest na tyle sprawna, że ona nawet takich sygnałów z zewnątrz nie potrzebuje, żeby sobie tak to wszystko wykreować. No. Ale jak są, to przyjmiemy z wdzięcznością. Tak, tak, tak. Zawsze, jak wiadomo, w dobrym kłamstwie odrobinka, ziarenko jakiejś prawdy dobrze gdzieś tam jest zasadzić. Ja sporo na temat tych relacji czytałem ostatnio. Bardzo nierówny zbiór rozmów został opublikowany 2 czy 3 lata temu, taki zbiór, chyba to Fundacja Sąsiedzi wydała, tam była rozmowa i z Andrzejem Delazarim, i z Pawłem Reszką, i z kilkunastoma jeszcze, i z Kurcza Predlich, z kilkunastoma jeszcze ludźmi, którzy pisali o Rosji, mieszkali w Rosji. No niektóre wywiady zupełnie kuriozalne, bo rozmowa z Andrzejem Delazarim to właściwie się zamieniła w momencie w potok bluzgów pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast bardzo wstrząsająca... Różnie Rosja działa na ludzi. Natomiast była bardzo wstrząsająca rozmowa z Pawłem Reszką, który myślę doskonale oddał w pewnym momencie ten kłopot z Rosją. Tą różnicę w mentalności... O tej mentalności też by długo mówić, ale tą różnicę w mentalności relacjonował w tej rozmowie swoją rozmowę z znajomą, dobrą z Rosji, przedstawicielka klasy średniej, użytkownik internetu, mediów społecznościowych, czyta książki, chodzi do kina, chodzi do galerii, liberałka, tak jak w niemal zachodnim stylu. I w pewnym momencie, kiedy była dyskusja na temat Kuryli i tego, że tam jest znowu szansa na odprężenie, że może podpisać ten traktat, a może by tam Rosja się zrzekła tej wyspy. I on tam w takim przerażającym, pięknym kawałku opowiada, jak w jednej chwili ta inteligentna, sympatyczna, wygadana, doskonale wykształcona kobieta zamieniła się w taką harpię, która wyrzucała z siebie takie słowa: nie, nie oddamy, nie możemy oddać, nigdy niczego nie oddamy, ani kawałka Rosji, ani żadnego półwyspu, ani żadnej wyspy. I to jest ta różnica. To jest ten element, o którym my zapominamy i jak często oczywiście zapominamy, mówiąc o tym, jak potężna jest propaganda putinowska, że jednak no, potężne są też potrzeby tych, które ta propaganda zaspokaja. No, to jest niesłychanie trudny węzeł i my go tutaj w parę minut nawet nie jesteśmy ani w stanie rozwikłać, ani nawet opowiedzieć o nim dokładnie. Ale proszę zwrócić uwagę, tylko ad vocem pozwolę sobie się odnieść. Ile się zmieniło w naszym postrzeganiu? Może nie, bo jesteśmy świadomi, ale zaczyna to postrzeganie polskie być przyjmowane na Zachodzie, kiedy jeszcze parę lat temu, jak pan pytał o to, jak wyglądała, jaka była polityka Rosji wobec tej strefy przynależnej Niemcom, no to sytuacją pożądaną była sytuacja na Westerplatte, kiedy to kanclerz Angela Merkel i car Putin świętowali rocznicę i przy okazji układali jakieś deale. Po środku siedział premier Rzeczpospolitej i tylko jeden człowiek popsuł to przemówienie. Kaczyński. I jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, co się zmieniło. Ja pracuję w wiadomościach telewizji polskiej. Kiedy podawałem w porannym serwisie tego informację o zabójstwie obywatela Wielkiej Brytanii, jak przed paroma minutami mówił Stanisław Janecki, ale przede wszystkim jednak człowieka, który najpierw pracował dla wywiadu wojskowego, ale potem pracował dla Brytyjczyków i jego córki i policjantów, to ktoś mi przypomniał materiał z tychże samych wiadomości z czasów Piotra Kraśki z września 2010. I materiał tłumaczył o tym, że otóż Jarosław Kaczyński wystosował list do ambasadorów państw członków NATO, wskazujący na to, że Rosja prowadzi agresywną imperialną
politykę i może posunąć się do każdego przestępstwa. Dlatego należy być stanowczo, wyznaczać jej limity, bo liczy się wyłącznie z siłą. I cały ten materiał, od tego, co do kamery mówił Piotr Kraśko, poprzez kolejne wypowiedzi sprowadzał się do tego, jak wielkim przestępstwem dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest mówienie o zagrożeniu ze strony Rosji, przecież to nasi przyjaciele i bracia Słowianie. Ja przypomnę Państwu takie zdanie, które padło w Klubie Ronina, kiedy rozmawialiśmy o premierze mojego zbioru opowiadań Czarne Bataliony, gdzie też w formie fantastycznej, trochę realistycznej, trochę czasem prześpiewczej, ja też rozmaitych kwestii z Rosją związanych dotykałem. I to był moment, ta książka się ukazała w 2015 albo 2014 roku, nie pamiętam. Ja mówiłem o tym wtedy na tym spotkaniu, potem mówiłem to jeszcze kilkakrotnie w Telewizji Republika, że jesteśmy świadkami chwili, w której Rosja zamienia się z eksportera surowców w eksportera niepokojów. I z przykrością stwierdzam, że miałem rację, bo tak to dokładnie w tej chwili wygląda. Niektórzy będą tutaj, jeżeli nas oglądają teraz koledzy z Wyborczej, Newsweeka i coś tam jeszcze, pewnie będą zaraz mówili o paranoicznym, o paranoicznych teoriach spiskowych. Nie, w całkiem poważnych pismach zajmujących się geopolityką, polityką zagraniczną na Zachodzie można w tej chwili czytać stwierdzenia w rodzaju: Putin pomógł wykreować problem uchodźców dla Europy Zachodniej, prawda? Tych zapalników, tych granatów, tych klawiszy fortepianu jest wiele, na których gra Władimir Putin. No bo proszę zauważyć, to mówiłeś o istotnej różnicy w postrzeganiu. Jeszcze lat temu, 10-15, wydawało się, że Republiki Bałtyckie to jest taki element, którego nikt specjalnie bronił nie będzie, gdyby Rosji w ramach odbudowywania swoich wpływów przyszło do głowy po nie sięgnąć. Ostra reakcja NATO w ostatnich 2 latach i to, co dzieje się na wschodniej flance, pokazuje, że jednak nie, że tak łatwo nie pójdzie. Ale cały czas tam ten zapalnik tyka. Są mniejszości rosyjskie, są akcje w rodzaju porwania oficera NATO z kraju, ze terytorium cudzego kraju. To są rzeczy zupełnie szokujące. No my się tutaj emocjonujemy zabójstwem Skripala, ale mówimy o porwaniu oficera wrogiego, jak to mówi Rosja, tak, sojuszu militarnego na terenie cudzego państwa. Przecież do tego doszło w Republikach Bałtyckich. Mamy cały czas pełzającą wojnę na Ukrainie. Mamy cały czas zapalnik w Naddniestrzu. Mamy cały czas też, myślę, gdzieś ukryte zapalniki dotyczące samej sytuacji wewnętrznej na Ukrainie i kiedy będzie trzeba, to z pewnością tam pewne procesy zostaną nasilone. Mamy też zapalniki na Polsce? Mamy to, co dzieje się w... Myślę, że tak. To, co dzieje się w Syrii, jest oczywiście też niesłychanie niepokojące. Tam zarówno geopolityczne tęsknoty za większym wpływem w regionie na zasadzie, żeby bez Rosji o niczym nie można było mówić. To jest jedno. Geopolityczny interes w sensie obecności poza cieśniną dardanelską, poza wyjściem z Morza Czarnego, to jest drugie. Ale też gra na to, żeby zamieszanie na Bliskim Wschodzie wpłynęło na ponowny wzrost cen surowców, na których to niskim kursie Rosja w tej chwili najbardziej traci. Więc ileś tych rzeczy naraz się dzieje zgodnie z tym, o czym wcześniej mówiłem, czyli tym, że zawsze prowadzi się w Rosji czy w Związku Sowieckim, teraz w Rosji Putina, ileś operacji naraz i popycha się je do przodu tam, gdzie jest najmniejszy opór. Ja kiedyś wymyśliłem na to taki termin, chciałem o tym napisać nawet w analfabecie, ale pomyślałem, że trochę nie pasuje, może przy innej okazji o tym będzie więcej napisać. Taki termin: płynna wojna. Płynna wojna, coś na kształt. Proszę sobie wyobrazić, Państwo pamiętają taką może z dzieciństwa zabawkę, mały taki labiryncik i kulkę trzeba było wprowadzić do środka i tak się ruszało tą planszą. To wyobraźmy sobie taką dużą planszę, na której jest wiele rozmaitych labiryntów, te kulki sobie latają i mamy graczy, którzy próbują tą planszą poruszać i że z jednej strony ktoś używa cieczy, która się w jakiś sposób rozpływa po tych korytarzach. Albo magnes. To cały urok polega na tym, że jak się tą planszą odpowiednio manipuluje, to ta ciecz będzie wpływała w rozmaite kanały i
tą czy inną drogą znajdzie to miejsce, w którym powinna się znaleźć. Piękno tego rozwiązania polega na tym, że nawet czasem my, nie ruszając tą planszą, nie mamy do końca wpływ na to, którą drogą ona będzie się poruszała, ale jeśli uruchomimy odpowiednio wiele procesów, to w którymś miejscu zawsze będziemy wygrywać. Ja myślę, że to, co nazywamy w tej chwili na różne sposoby, pełzającą wojną, wojną hybrydową, wojną niekonwencjonalną, wojną informacyjną, nową odsłoną proxy wars, bo tak też się mówi o wojnie na Ukrainie, wojna zastępcza między mocarstwami toczona cudzymi rękami na cudzym terytorium. Bo ja bym to wszystko razem określił mianem właśnie takiej liquid war, płynnej wojny, w której tych wszystkich metod się jednocześnie używa po to, żeby ten płyn przeciekał w jak największej liczbie miejsc i w różnych miejscach w zależności od sytuacji dawał nam przewagę. Wszystko można, lecz ostrożna. To ruskie przysłowie i to przysłowie ruskie sobie piecz na carskim rożnie. Zaplątaj dobrze węzeł, w końce wstać do wody, tak się nikt nie dowie. Bóg dał ręce po to, żeby brać. To ruskie przysłowie. To fragment z Mickiewicza, z arcypoematu, ale dobrze oddający, bo on też czuł, czym znaczy rosyjska władza. Ja chciałbym jednak, i kwoli przepisu, spójrzcie państwo, co się stało w Syrii, bo to rzeczywiście ważny wątek, a tylko Józef Orzeł zaznaczył, że tam doszło do wprost konfrontacji między Amerykanami a Rosjanami drugi raz, mimo posiadania czerwonej linii. Znaczy, są takie zapiski, o tym profesor Paweł Wieczorkiewicz mówił, świętej pamięci, o tym, jak Stalin po wyniku II wojny światowej patrzy na tą mapę ZSRR, strefę wpływów i mówi, no odbudowaliśmy imperium carów, nawet jesteśmy dalej. Szkoda tylko, że ta Turcja i ta Syria nie jest w naszych rękach. Znaczy, kompletnie nic nie miał Władimir Władimirowicz Putin, jeśli chodzi o tą Syrię. Tam już wszystko szło. Nagle on wszedł z blotkami i wygrał wszystko. Powiedzmy sobie szczerze, Syria w tej chwili jest drugą Hiszpanią. Tam się była i broń chemiczna, i stąd jest taka reakcja Zachodu, której wcześniej nie było, bo tam można było na Bliskim Wschodzie i tam się stosowało broń chemiczną, ale nie w metropolii, jakim była Wielka Brytania. Tam się w tej chwili wszystko testuje. I media społecznościowe były do robienia tej kolejnej rewolucji i wishful thinking Zachodu było widać i brutalną siłę, nie mówię o tym jednym lotniskowcu, który się popsuł dwa razy jadąc do tego, ale to ci Wagnerowcy płynąc, ci Wagnerowcy, czyli którzy nawet nie wracają do Rosji, którzy tam się biją jako Gruz 200, czyli jako tropy, tylko biją się i podpisują kontrakt, w którym jeśli zginą, rodziny dostają 15 tysięcy dolarów więcej, tylko muszą mordę w Kubę. Tylko to system nie jest idealny i ma też swoją masę krytyczną. Jak były kiedyś matki Bieslanu, to miejmy nadzieję, że te matki kiedyś się podniosą. Ale też właśnie zauważmy tutaj, kończąc, nie kończąc temat, bo można by długo mówić, ale to a propos tej kwestii, jednak różnicę istotną, że kiedyś mimo wszystko, jak mówimy tutaj o odbudowaniu wpływów imperialnych i dumy imperialnej, to kiedyś imperium było dumne z tego, gdzie wysyła swoich żołnierzy, chwaliło się tym swoim najmniejszym nawet sukcesem albo i porażką przekuwaną w sukces, chwaliło się jako kolejnym krokiem w słusznym marszu we właściwym kierunku. Natomiast w tej chwili tam, gdzie Rosjanie ponoszą straty, a ponoszą je i w Rosji i ponoszą je przede wszystkim na Ukrainie, dużo większe niż są w stanie przyznać, to jest wszystko skrzętnie, naprawdę bardzo skrzętnie, głęboko ukrywane. Te doniesienia o mobilnych krematoriach, które służyły na wschodzie do palenia ciał rosyjskich żołnierzy, którzy tam zginęli, no wszystko wskazuje na to, że to akurat nie były. Że to akurat nie były fake newsy. Więc tutaj też coś się zmienia. No też pytanie, na ile współczesne społeczeństwo rosyjskie podatne na propagandę wszelkiego rodzaju i cierpiące na swoje własne kompleksy, byłoby w stanie przyjąć sytuację, kiedy te ciała będą, no może nawet i w pięknych konduktach z wieńcami, ale masowo przypływały, a nie potajemnie gdzieś tam bez nieśmiertelników, żeby nie dało się tego zidentyfikować, prawda, usuwane. Nie będę zadawał pytania, dlatego że
Wydaje mi się, że jest godzina bardzo późna, a jeszcze chcielibyśmy podziękować i wspólnie razem jajeczkiem się podzielić. A jest tutaj Józef. Nie, nie, jest już godzina dość późna, wszyscy chcieli. Tak. Także chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Państwu za przybycie i wspaniałą prelekcję. Piotr Gociek, dzięki klubowi Ronina znalazł się na jednej liście proskrypcyjnej z Radosławem Sikorskim. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę książkę no właśnie, i za rozmowę. A Państwo pamiętają, że Radosław Sikorski był zaproszony na pierwsze spotkanie klubu Ronina jako potencjalny członek? O, tutaj macha głową Józef Orzeł. Bądź tak, co bądź. Jest. Bądź co bądź, człowiek roku Gazety Polskiej w 93 roku. Tak jest. Wypominaj. Tak jest. A jakby ktoś chciał się w kretę subiektywnie zaopatrzyć, to ja też jestem tutaj gotowy. A jak ktoś chciałby zdobyć podpis na analfabecie, to połączmy dwie uroczystości i jajeczko i inskrypcję. O. Maciek przyniósł dwa przepiękne zające. O, a teraz będziemy. O! Jeden zając okazał się z twardej czekolady. Ciężko jest. Przestaję mówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.